Szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku Refektarzowych Opowieści i dzisiaj zgodnie z obietnicą zawędrowaliśmy na pierwsze piętro. Jesteśmy już ponad przestrzenią starego refektarza, w miejscu, w którym dotychczas znajdowały się pomieszczenia gościnne klasztoru, zwane Starym Klasztorem. To tutaj przed wybudowaniem obecnego budynku klasztornego po II wojnie światowej zamieszkali bracia. A jesteśmy tu dzisiaj po to, żeby Wam pokazać, że prace cały czas trwają i są możliwe dzięki Waszemu wsparciu. Dzięki temu, że wciąż ten nasz projekt przebudowy, odnowienia dachu i pomieszczeń nad starym refektarzem wspieracie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na dwie rzeczy. Przede wszystkim na to, jak wygląda sklepienie, o którym mówiliśmy sobie w poprzednich odcinkach, od góry, czyli od tej strony, która na co dzień totalnie nie jest dostępna. I to sobie zaraz zobaczymy dzięki temu, że udało się już ściągnąć starą podłogę, która to sklepienie przykrywała, dzięki czemu możemy właśnie zajrzeć troszeczkę pod belki i zobaczyć, jak sklepienie z góry wygląda. A drugą rzeczą, na którą dziś zwrócimy uwagę, jest konstrukcja ścian. Dość archaiczna, niespotykana dzisiaj. Dzisiaj zazwyczaj stosuje się ścianki budowane z gipsu. Tu mamy jeszcze starą konstrukcję szachulcową, ale o niej trochę więcej za chwilę. Spójrzmy najpierw na to sklepienie, które widać pod moimi stopami. Trzeba tutaj bardzo ostrożnie się poruszać po tych belkach. Sklepienie, które od dołu, no właśnie, zupełnie nie zapowiada tego, co można zobaczyć od tej warstwy, no właśnie, konstrukcyjnej, która pozostaje ukryta pod posadzką, pod podłogą. Sklepienie, które widzieliśmy w starym refektarzu, jest rodzajem sklepienia kolebkowego, przy czym tutaj kształtem, na którym rozpisany jest łuk sklepienia, jest elipsa, więc zgodnie z tym, że to pomieszczenie jest podłużne, całkiem szerokie, ten łuk będzie bardzo mocno rozciągnięty. I dodatkowo pojawiają się tutaj jeszcze tak zwane lunety, czyli bezpośrednio ponad oknami znajdują się nieco mniejsze kolebki, które swoim kształtem wchodzą w zakres tej kolebki rozpisanej ponad główną przestrzenią pomieszczenia i stąd to ten rodzaj sklepienia nazywamy sklepieniem kolebkowym z lunetami. Tyle z technicznych opowieści. Kiedy przyjrzymy się temu, jak to wygląda od góry, widzimy tak naprawdę taką solidną skorupę z masą gruzu, który został wysypany tutaj po to, żeby ustabilizować tę konstrukcję. Ten gruz teraz jest usuwany po to, żeby zastąpić go nowszym. I tyle na temat sklepienia, ale widzicie już doskonale wokół mnie i za moimi plecami, że zamiast ścian w tym pomieszczeniu znajdują się belki, zarówno te pionowe, jak i poziome, które wypełniają przestrzeń pomiędzy belkami, na których wspierają się krokwie dachu. Tą konstrukcję nazywamy konstrukcją szachulcową. To jest typowa konstrukcja, która pojawia się w architekturze już w okresie średniowiecza. My sobie czasami roboczo to w historii architektury, mówiąc o tym, jakie typy architektury możemy obserwować, nazywamy tak zwanym murem pruskim, bo zazwyczaj kojarzymy to z tym, że mamy taką szachownicę, czyli belki ułożone pionowo i poziomo, które są wypełnione gliną po środku, bardzo często pomalowaną na biało. Natomiast tu mieliśmy do czynienia ze ścianami zbudowanymi w konstrukcji szachulcowej w taki sposób, że to wypełnienie było skonstruowane ze słomy, tak zbitej w specjalne snopki, która wypełniała tę przestrzeń pomiędzy belkami. Z zewnątrz była zalepiona gliną, no i na tym kładziono już bezpośrednio tynki. Tak konstrukcja szachulcowa wygląda, powiedzmy sobie, w tym najbardziej pierwotnym charakterze. Te belki, które będą możliwe do utrzymania, zostaną utrzymane, ale też ten rozkład pomieszczeń się tutaj nieco zmieni. I ważne jest to, żebyśmy sobie już tutaj teraz nadmienili, że ten kształt pomieszczenia, to co widzicie tutaj teraz, to jest efekt przebudowy z początku XX wieku, kiedy przypominam, w 1900 roku rozpoczęto budowę tak zwanej poczty paczkowej, której pozostałości widzimy dzisiaj wzdłuż ulicy Janickiego i elementem tej bardzo szeroko zakrojonej skalą przebudowy była rekompozycja starego refektarza, to znaczy zachowano pomieszczenie starego refektarza, ale wyburzono cały budynek, którego częścią wnętrza stary refektarz do tej pory był i wybudowano nowy
typowy neobarokowy kostium, który znamy do dzisiaj, przykryty dachem mansardowym. Dzisiaj jesteśmy na strychu ponad starym refektarzem i to jest układ pomieszczeń i belki, konstrukcja szachulcowa, które pochodzą właśnie z początku XX wieku. Za tydzień w kolejnym odcinku pójdziemy jeszcze wyżej i zobaczymy, jak wygląda strych bezpośrednio pod dachem mansardowym. Tyle na dzisiaj. Życzę Wam wszystkim dobrego dnia, dobrego tygodnia. Z Panem Bogiem i do zobaczenia. Yeah.